niebieskie, Powiśle, Dzierżgoń. Także tradycyjnie stroje zielono-białe. Piotr Jakubczyk. Kudyba. Karny czy wolny? Czerwona i dziękuję. Strzelał Wojciech Pięta. Sędziowie się boją nieraz, ale to było książkowo, to nie było żadne tam... Yeah. Dariusz Kudyba. Yeah! 23. minuta spotkania. Pierwsza bramka dla drużyny Bałtyku Gdynia, a jej strzelcem grający z numerem drugim Wojciech Pięta. I duże brawa dla dogrywającego piłkę Daniela Czuka. Wejdź na ziemię. Albo działaj w podziemiu. Nie! Kogo wspiera? Czemu? A to nie Jarka. Nie, kurwa, już jest spędzony. Strzelał Marek Widzicki, bronił Rafał Wasiewski. Piotr Jakubczyk, bronił Dariusz Grupa. Dobra,
Dariusz Patalan. No i tak dobrze tu gra w tym momencie. Kwieszuk, bronił Dariusz Glypa. Dariusz Glypa w bramce Powiśla Rafał Waszewski. Dariusz Glypa. Kontuzjowany, grający z numerem 6 Dawid Zybert, a w jego miejsce Tomasz Poźniak z numerem 21. Strzelał Daniel Czukwa. Dariusz Kudyba. Marek Widzicki. Tyle co wiem. Gołtyku wojsko opuszcza grający z numerem 4 Daniel Czuk, któremu dziękujemy za grę w dzisiejszym spotkaniu. W jego miejsce na boisku z numerem 10 Aleksander Peta. Rzut rożny dla Bałtyku, boisko opuszcza grający z numerem 15 Adam Litwinko. Jego miejsce na boisku z numerem 3 Wojciech Klemczyk. Tomasz Poźniak. 29 Dariusz Patalan, któremu dziękujemy za grę w dzisiejszym meczu, a w jego miejsce na boisku z numerem 9 Michał Wierzchołowski. Michał Wierzchołowski. Filipczyk zakończył dzisiejsze spotkanie po bramkach Wojciecha Pięty w 23 minucie i Dariusza Kudyby w 29. Bałtyk Gdynia pokonuje Powiśle Dzierzgoń 2-0. Thank you.